Dzień dobry wieczór, ja jestem Zenek, to jest Gwint. Dość szybko udało mi się uciułać 3, a 3, boże, 700 golda, a dostałem 3 beczki za awans na 10 rangę, więc będzie dzisiaj unboxing. Wciągnę sobie Beczki na 7 każdą beczek. Kieszeń. 7 beczek, bo na więcej mnie nie stać, tutaj będzie 10. I sam raz. Najdobrzejszy wybór. Można lecieć z tym koksem, zobaczymy. Wow. Same komony? No niestety same komony. Więcej. Okej. Coś rzadkiego. 3-3, inobilitacja dwa razy. No to biorę inobilitację. Proszę bardzo. Następna beczułeczka. Same komony, come on. No dobra. I więcej. To tyle jeżeli chodzi o komony i teraz rzadkie karty. Zaraz, to jest animowane, czy mi się wydaje? Nie. Teraz. Nie, nie jest animowana chyba ta karta. No nic, z tego typa nie biorę, bo jest srebrny, więc wychodzi na to, że Mangonele sobie wybiorę, bo tych mam łowców klanu, mam trzech, ten typek jest srebrny, a Mangonele mam tylko jedną sztukę. Co ona takie robi? Zmniejszy siłę losowej jednostki rywala innej niż złota o 2 za każdym razem, gdy w ręce któregoś z graczy zostanie odkryta karta. No, spoko loko. Niech będą to jakieś kuźwa trebusze, czy jakkolwiek one tam się dokładnie nazywają. No, ogólnie nazywa się to Mangonela. Dobra, lecimy dalej. Wiwerna, mam tylko jedną tą wiwernę. To na bogato. No i co my tutaj mamy? To jest srebrne, tego mam 3 sztuki. No to Mangonela, trzecia sztuka. Jodziu. Lecimy dalej. Same komony niestety. I więcej. I więcej. Uuu, panie dzieju, jest bogatość. Koral, ta żemalka jest spoko. Geralta Igni już mam. Koral jest całkiem spoko opcją, ta ziomaleczka. Stwórz efekt pogody w przeciwnym rzędzie. Także to jest chyba losowe, jeżeli dobrze pamiętam. Ona losowo tworzy ten efekt pogody, znaczy w losowym rzędzie, tak? I Shiru. Shiru? Dobrze to czytam? Nie wiem. Zasadzka odsłoń, gdy zostanie zagrana karta specjalna, inna niż złota, anuluj jej działanie, a następnie zniszcz najsilniejsze jednostki rywala, inne niż złote. Łupanie, to mocne to jest. Ej, no, serio? Ale to gdy przeciwnik zagrywa kartę specjalną, to nie dość, że to anuluje kartę specjalną, to jeszcze niszczy mu najsilniejsze jednostki? Bez jaj, to ten typ jest imba. Oh my god. Zasadzka. Odsłoń, gdy zostanie zagrana karta specjalna, inna niż złota. Karta specjalna, inna niż złota. Anuluj jej działanie, a następnie zniszcz najsilniejsze jednostki rywala, inna niż złota. No bez jaj, przecież to jest jakiś imba shit. Nie wiem, czy brać tego typa, czy brać ten koral w sumie. Tą ziomalkę. Obydwie karty są dobre, ale ten typek wygląda naprawdę na, nie, na niezłego koksiura. Dobra, no zaryzykuję, chociaż szczerze mówiąc częściej widzę w mecie czy w dekach po prostu tą ziomalkę, ale no to nie wygląda najgorzej. Że jest najgorzej. Dobra, spróbujemy tego typka. Okej, okay, następna beczułka. Stało jeszcze 6 do tworzenia. Bum, 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 same komony. Więcej! I jakieś rzadkie jeźdźce dzikiego zgonu. Czy chcę jeźdźca? Chyba nie chcę, więc wezmę sobie to i przynajmniej będę mógł to spłować. Bo cholera mi ten drugi jeździec dzikiego gonu taki sam. Let's go. Otworzymy sobie kolejną beczkę. Klubu. Niech nam żyje prezes klubu. I więcej! Okej, okay, epiki jakieś. Trollolo mam. Tego typa mam. No to wychodzi ten. Jawin, czy jakkolwiek to tam czytać. Odporne działanie przygody. Zmniejsz siłę wszystkich pozostałych jednostek w rzędzie. Poza złotymi E1. Dobierz jedną kartę stali. Ale zaraz on zmieni. Aha, bo to jest szpieg. Dobra. Zmniejsz siłę wszystkich pozostałych jednostek w rzędzie o 1. Dobierz jedną kartę stali. No dobra, tak go biorę. Bo... Innej opcji ja tutaj nie widzę. 4 beczki zostały do otworzenia.
No nawet spoko, no jak przeciwnik ma dużo. Na dużo stworów w rzędzie, w którym zagramy tego typka, no to może być nawet przydatne. Książę. Jego chyba już mam. No ale spoko, zawsze coś do spółowania będzie. 3-3 i wiwerna 2 sztuki. No to poproszę wiwernę. Nice. Potworki się rozbudowują. Lecimy dalej. O, dostałem siewcy zarazy. Nie wiem ile sztuk mam tego siewcy zarazy, ale... No, chyba z 2 co najmniej. Dobra. Same komony i jakieś epiki. Tego typa mam złotego, Odrin i Dar Natury. Stwórz i zagraj kopię bazową ostatniej zagranej karty specjalnej, następnie usuń tę kartę z gry. Co ciekawe. Z rogiem dowódcy to może być całkiem spoko. A ten typek co robi? Co jedną turę przenieść do losowego rzędu po tej samej stronie i zwiększ siłę pozostałych jednostek poza złotymi w tym rzędzie o 1. A to nie jest neutralka. Jakby on był neutralny, to byłby całkiem spoko. Ten typek to chyba Królestwo Północy, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, albo ten Dar Natury, bo on jest czasami go widzę. Tego typka rzadko widzę, tak szczerze mówiąc. Jeszcze go chyba nigdy nie widziałem w żadnym pojedynku, żeby ktoś go grał. No nie wygląda najgorzej. Gdyby był złoty, to by był OP, bo trudno by było go zabić. A tak jest srebrny, można go tam czymś porobić. A, zaryzykuję tego typa. Dobra, dwie beczki zostało. Let's go. Same komony. I jakieś rzadkie karty, no tutaj bez różnicy, mam wszystkiego po 3 sztuki. Dobra, ostatnia beczka. Nieźle. Zbrojmistrz kolejny, Drakar. Same komony. A tutaj jest tylko rzadkie karty, książę. Księciunia mam 2 razy. Tego typka już mam, to wychodzi na to, że sobie ją. No i to tyle. Dobra, to tyle. Zobaczmy, ile ja tam mam fragmentów kart do ogarnięcia teraz. 200, łasz, 42 zbędne karty. No ciekawie. 225 fragmentów. Ile mam? 800, kurczę, 30? Chyba tak. 830. Królestwa Północy. Gdzie jest ten typek nowy? Tutaj, kuźwa. Jakiś epik. Książę. Podwójny. Był, ale się go sfajczyło. No spoko, potwory nawet dostały jakieś... Parę tych wivern dostałem. Gdzie są te wiwerny? Tutaj, 3 sztuki. Nice. Co ona robi? Zmniejsz siłę jednostki po stronie rywala innej niż złota o 3. No spoko, 8 punktów siły w sumie. To coś ma, jest nie najgorzej. Co tu jeszcze by trzeba zrobić? Czy ja chcę coś tu jeszcze craftować? No na pewno można by skraftić kluczynika. Mam 830 fragmentów, więc jak chcę dalej maksować te potwory, to można by zrobić klucznika. Na pewno, bo on jest całkiem spoko, 6 punktów siły i skrzesza coś z cmentarza przeciwnika, więc jest to całkiem fajna opcja. Żwiak ziemi też jest nie najgorszy, bo jest silny, tylko że ja nie mam w tych swoich potworach miejsca dla srebrnych kart już teraz. Mam 6 kart, baby, czy też wiedźmy i wieśmaków srebrnych i tak naprawdę nie mam już tam czego wrzucić. A szczerze mówiąc, wolę wieśmaków i baby grać, czy te wiedźmy, niż tego żywiołaka ziemi. Bo one wydają mi się po prostu silniejsze, te karty. Jedną zagrywamy i 3 desantują się od razu na pole bitwy, więc to jest no spoko opcja. Kejrana też można by skraftić, na pewno. A Valacha można by od biedy zrobić. No jest sporo kart jeszcze do zrobienia. Lodowego giganta, bym chciał jakieś deki na pogodzie robić. Albo grać innym bohaterem niż kurźwa Eredinem. No parę kart jeszcze można zrobić. Nilfgaard. No Nilfgaardu to co ja tutaj mam? Nawet żadnej legendy chyba nie mam. Nilfgaardzkiej. Dobra, olać na razie Nilfgaard. Królestwa Północy, ostatnio sobie skrafciłem Radovida. No Radovid jest spoko. To jest jeden z lepszych kuźwa
Jeden lepszych bohaterów. Jakiś deck na Radowidzie można by zrobić. Jest naprawdę mocny, tylko trzeba mieć fajne karty na niego. Parę rzeczy już dobrych mam. Mam Krwawego Barona sobie skrafciłem. Vernona Roche też sobie skrafciłem. Co to jeszcze trzeba by skrafcić? Coś trzeba jeszcze by skrafcić, bo kuźwa ten deck kurczę na Radowidzie jest całkiem spoko. A jeżeli chodzi o komony i rzadkie karty, to już chyba wszystko mam tu ogarnięte, żeby złożyć taką solidną talię na Radowidzie. Pytanie, co ja bym tutaj jeszcze musiał skrafcić. Nie wiem, czy ta Shani nie jest grana. Wskrzesie jednostkę inną niż złota lub nieuleczalną. Inną niż złota lub nieuleczalna i przemień ją w złotą do końca rundy lub do momentu jej usunięcia. Ona jest grana na pewno. Wskrzesza kartę, przy okazji zamienia ją w złotą kartę, czyli ta karta jeszcze dostaje 2 punkty z pasywki Królestwa. Więc ona jest na stówkę grana, ja pamiętam, że ona jest dość często ją widuję właśnie na Radowidzie chyba. Zresztą wszędzie ją prawie można znaleźć. A ta ziomalka co robi? Po zniszczeniu zmniejszy siłę jednostki. Ta jest czasami grana ziomalka, z tego co pamiętam. Jakaś Sabrina Glew jest, ale nie w tym deku Radowidza. A, zaraz, Priscilla jest też grana. Dobierz karty w liczbie dwóch, zagra jedną, a drugą przenieść do losowego miejsca w talii. Ona jest grana, Jaskier też jest grane. Dość często, jeżeli chodzi o jakieś epiki. No można by coś tu pokrafcić. Ile on by mnie kosztował? 200. No mam 800. Łe, to stać mnie na 4 epiki? Na bogato. Na 4 epiki mnie stać, to tak. Na pewno Priscillę można by zrobić. Na pewno Jaskiera. Jaskier, co tu jeszcze? Kiedy wański mistrz oblężniczy. Tego typka nie mam ani jednego bez jaja. Nie jest dość dobre, z tego co pamiętam. Wzmocniony trebusz, co 3 tury zmieścił losowe jednostki o 2. I mam tylko jednego trebusza? Wzmocnionego? Co to za kpina? Ten trebusz też jest całkiem spoko. Chociaż tak często. Chociaż chyba wypadły te trebusze trochę z mety. Nie widziałem ostatnio żadnych deków na tym trebuszu. Który sobie po prostu stoi i co 2 tury bombarduje wrogie jednostki. No, jest sporo karcioszek, które można by zrobić. No mam 800 pyłu, więc albo zrobię sobie jedną legendarkę, albo 4 epiki. Krasnoludy, co ja bym tutaj chciał zadziałać? Zoltana można by na pewno zrobić. Wytrzymało się OP, nie ma co się tutaj oszukiwać. Chociaż te moje potwory troszeczkę potrafią skontrować tą wytrzymałość. Właśnie tak trochę budowałem tą, powiedzmy, kontrolę na potworach, tak żeby skontrować różne deki. Zwłaszcza potwory, które się klonują i zwłaszcza te cholerne krasnoludy, które mają wytrzymałość i później przychodzą inne krasnoludy i jeszcze je buffują. Więc mam karty, które przenoszą tych ziomków walczących w pierwszym szeregu do ostatniego szeregu i już tak przeciwnik nie jest w stanie łatwo ich zbuffować. Bo większość kart, które buffują, też muszą być zagrane w pierwszym szeregu. No jak tego krasnoluda nie ma w pierwszym szeregu, to sobie po prostu przeciwnik go nie zbuffuje. A ja gram banalnie prostą kartę, żeby zapobiec, żeby poprzesuwać te jednostki przeciwnika, a mianowicie gram nie utopca, tylko gram, gdzie on jest, kuźwa. No, utopiec, właśnie. Przenieś jednostkę po stronie rywala inną niż złotą do jego rzędu jednostek oblężniczych. Więc to jest Mistrzostwo Świata tak naprawdę. Utopiec jest bardzo kontrolny. Chłe, wbrew pozorom. To jest ogólnie, bo to jest karta zrobiona po to, żeby przenosić te jednostki do rzędu oblężniczego, że tak powiem, a później można zagrać babę wodną i po prostu stworzyć deszcz, więc to też jest opcja. Ale ja nie gram baby. Przecież można by ją też grać, tylko znaczy nie gram baby ze względu, to jest takie względu, że ona jest srebrna, a mam wieśmaków i mam trzy wiedźmy, więc po prostu nie ma miejsca już dla kolejnej srebrnej karty. Dlatego gram 2 razy utopca, w sumie można nawet no, trzeciego skrafcić, bo tak naprawdę miałem tylko jednego sobie skrafciłem, żeby mieć 2, to jest zwykły common, ale jakoś niespecjalnie chce mi dropić. Ale jest dobre naprawdę, ta umiejętność przesuwania, odporność na pogody jeszcze jest silny, bo ma 7 punktów siły. Więc jest to naprawdę dobra karciocha, no taka mówię, kontrolna na pewno. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Dobra, ja będę kończył. A w ogóle ranking, gdzie jest ranking? Zobaczę, gdzie ja wylądowałem w rankingu, bo
Wbiłem na to 10. miejsce, jestem na 9551. miejscu, ale super jazda. Statystyki: zwycięstwa 188, przegrane 199, no prawie 50 na 50, remisy 5. Ale to takie statystyki, takie wujowe trochę, bo na początku nie ogarniałem mety prawie w ogóle, no i słabe deki miałem, więc dość często przegrywałem. A tym dekiem kontrolnym, powiedzmy, na tych potworach, to naprawdę niezłe win ratio mam teraz. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!